serdecznie witamy wszystkich hodowców. Tutaj widzimy, jak kolega Cypian Jagielski łapie w tym momencie gołębia. Gołębia pochodzącego z hodowli Krystiana Lasoty. Krystian Lasota, to jak ktoś zna tego hodowcę, wie, że on był wiele lat przedstawicielem firmy Renfield w Polsce. Miał też dużo gołębi wywodzących się z gołębia 808 Karola Paszka. Te gołębie, które kolega Cypian tutaj posiada, mamy 12 sztuk, one będą wystawione u nas na aukcjach. Cypian teraz trzyma gołębia samiczkę czy samczyka? Samczyka. Mamy właśnie w tej kolekcji 12 gołębi pochodzących z tej hodowli, 6 samców, 6 samiczek. One są, tak akurat mamy okres zimowy, widać, że nie żałuje Cypian im, są w takiej kondycji, bardzo ładne, upierzone w ogóle, ale też takie tłuściutkie troszeczkę, ale to, hodowcy wiedzą, że to nie stanowi żadnego problemu. Więcej o tych gołębiach może powie nam kolega Cypian, proszę bardzo. No tak jak kolega Krzysztof, witam kolegów hodowców, tak jak kolega Krzysztof powiedział, są to gołębie wywodzące się z linii pana Karola Paszka, gołąbki od Krystiana Lasoty, które były zakupione u niego jako cały ląd gołąbków w 2011 roku. Przywiezione osobiście też przez Krystiana. Gołąbki cały czas siedziały w wolierze, hodowane były po nich. Pokażmy skrzydło może tego gołębia, czy powiedzmy numer, Cypian, przesuń się kawałek dalej, o tam będzie łatwiej widać nam. Numer tego gołąbka to jest 83. 83. Tak, tu ma skrzydełeczko. Tak, widzimy. Gołębie, tak jak Krzysiu wspomniał, one są troszkę zapasione, bo cały czas były w rozpłodzie. Po tych gołąbkach nawodowano było bardzo dużo fajnych gołąbków, zresztą kilku kolegów może to potwierdzić. My też wyhodowaliśmy sporo, no i z racji tego, że gołąbków mamy sporo, no to chcieliśmy te... Jest ich 12 sztuk, a zobaczmy, tak wygląda oryginalny rodowód pochodzący tutaj od Krystiana Lasoty. Tu z tyłu mamy wszystko, informacje o tym gołębiu 808 Karola Paszka. Także tych gołębi jest tutaj, tak jak mówię, 12. Są te, ty trzymasz płowego, akurat to pokaż mi jeszcze jednego. Wśród tych 12 gołębi większość to są właśnie płowe i czerwone. Natomiast jest chyba dwa, są nakrapiane, jeden mniej, drugi więcej. I jeden chyba niebieski, białolotek, tak? Tak, tak, wszystkie. O, tutaj mamy to samiczka, będzie chyba o numerze jakim? 87, chyba tak mi mrugnęło. 97, o. Też, jeszcze są trzy gołąbki, tak jak Krzysiu wspomniał. Takie innej barwy, ale one też się wszystkie wywodzą, bo tutaj, tak, tak, tu zobaczmy, tak jak w rodowód popatrzymy, na przykład ten gołąb o numerze 99, on jest czerwony, a on pochodzi z wnuczki 808 i z pełnego brata 808 też tutaj, także to jest wszystko wokół, tak, można powiedzieć, imbredy na tego 808. Ten, tak, jaki ma numer? Ten gołąbek ma numerek 87. 87. O, i to będzie samczyk. Tak, samczyk. Tak, samczyk. Tutaj Cypian prowadzi w głowie, gdzie teraz jesteśmy, sklep. Tutaj tego gołębia można by było oglądać, jakby ktoś chciał się oczywiście umówić, trzeba wcześniej. A Cypian, jak już wiadomo, prowadzi sklep, to nie ma czasu chyba nimi nadlotować, także dobrze nie przetestowałeś. No bardzo, bardzo, bardzo dużo czasu nie ma w sezonie, nie ukrywam, że tego jest bardzo dużo pracy. To jest jeszcze samiczka. Samiczka, a jaki ta ma numer? Ta samiczka ma numer 88. 88, o, widzimy. A pokażmy jeszcze jakiegoś samczyka czerwonego, może teraz jakiegoś znajdziemy, czy sam w ogóle czerwonego, tak widzimy, bo tych gołębi tutaj mówię jest 9, to są płowe i czerwone, a 2 nakrapiane, jeden tu jest samczyk o numerze 89. Też taki pokażmy typowo skrzydło, czerwone. Też jeszcze, o, one są już przygotowane, że jak ktoś kupi, że może spokojnie do rozpłodu od razu je brać. Tutaj Krystian mówi, że one są też, co ciekawe, bo jak on miał je sparowane, to ty mówisz, przepraszam, Cypian mówi, że one się bardzo, bardzo dobrze... Bardzo dobrze sprawdzają jako gołąbki młode. I rozpłodowe też. I rozpłodowe jeszcze, też. Mówi, że jedne jest bardzo szybko... Tak, tak, nie to ma są gołębie, naprawdę, no, zaczynają się, jak już zaczyna się sezon, to te gołąbki bardzo... Bardzo mają jakiś ciąg taki do rozmnażania, żeby nie powiedzieć, że jak kury, ale naprawdę dbają o młode, jedne młode wychodzą, za chwilę drugie już jajeczka się pojawiają, także bardzo, bardzo lędne. I tu jest 6 par, one były sparowane, tak, ale każdy sobie może nawet... Czyściutko były sparowane, bo sprzedawaliśmy w zeszłym roku młode, przez kilka lat sprzedawaliśmy zresztą młode, one siedziały w osobnym gębniku, żeby nie było żadnych niedomówień, żeby były w czystości. Każdy, żeby nie było jakiejś domieszki przypadkowej z jakiejś innej linii. Także dziękujemy bardzo, zapraszamy do wzięcia udziału w licytacji i tutaj do odwiedzania kolegi Krystiana sklepu w miejscowości Głowno, gdzie teraz się znajdujemy. Tak, dziękujemy, do zobaczenia, dobry lot.